Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, ruszamy w rozbudową. Znaczy, ogólnie ruszamy z rozbudową. Słuchajcie, dzisiaj sobie planuję, czy planowałem i mam też w planie. Co tu się dzieje? A, już się jednak nic nie dzieje. A coś tutaj było, coś tu była jakaś epidemia, czy coś. Zobaczmy, nie wiem, to mi wyglądało na to, że chorują. Zobaczmy sobie zanieczyszczenie wody, czy coś. Tu mamy te. Gdzie są ogólnie zanieczyszczenia? Służba drogowa. Zdrowie. No właśnie, tutaj patrzę, troszeczkę choruję jakby. To chyba to było zanieczyszczenie. O właśnie. Czyżby główienko podciągło i popłynęło do rury? Dobra, słuchajcie. Pasuje się tego zatem pozbyć. Ja bym teraz wypierdasił tutaj. Aczkolwiek, słuchajcie, zrobiłem mały jeden myk. Dodałem sobie kilka modów. Tak, żeby, wiecie, mieć troszeczkę luzu. Więc dodałem sobie kilka na wodę i tutaj pure filter. Takie mody, które są potrzebne. Co prawda już to nie jest do końca vanilla, ale myślę, że bez nich ta gra jest po prostu, no, nie jest tym, co być powinno. Więc uważam, że te mody powinny standardowo znaleźć się w grze. Zresztą zrobiłem sobie taką małą mieszankę, taką mini moc, że tak powiem. Dobra. O, dodałem, zostawiam sobie jedną straż pożarną. Ale widzicie, to jest tylko 4 strażaków. W tym mamy ile strażaków? 6, nawet więcej, więc widzicie. Ona jest tylko troszeczkę tańsza, więc nie są to jakieś, wiecie, kolosalne. O, zmiany, że o kurde, patrzcie ile tego. Tak, to resztę tutaj raczej zostawiłem standardowo. Dobrze, słuchajcie, ten pure filter by się jednak przydał, bo to jednak faktycznie będziemy mieć tą wodę czystą, a tu nam się faktycznie gówno robi. To w ogóle to jest dramat. Pozwolę sobie to postawić tutaj. Podłączyć się do tego. Czasnąć im tam wodę. Czy prądy. Niech to funkcjonuje. A jedne ścieki tutaj zaraz całkowicie się ich pozbędziemy. Mianowicie tej pompy tu. Znaczy tej ściekówki. Mam nadzieję, że to nie wpłynie nie wiadomo jak. W sumie, czy ja mógłbym nawet jeszcze jedną? Chyba mogę nawet jeszcze jedną, słuchajcie. Ustatnianie ścieków. O, i tyle, na razie tyle. No i widzicie, o. Mieszkańcy chorują. Brudna woda, wiedziałem, że zassa gówno. Wszędzie chorzy, patrzcie, to całe gówno się po mieście rozdało. Gówniana sprawa. Łopanie, tutaj to już normalnie epidemia. Halo, na co chorujecie? Trudno, przesunę to trochę tu. Już będziecie mieć tutaj czystą wodę. Zaciągnę. No, niedługo trzeba będzie, słuchajcie, tutaj się całkowicie... całkowicie pozbyć ogólnie tych gównościeków. Ale poleciliście mi, słuchajcie, też jedną fajną rzecz. Tylko ja muszę sobie to zobaczyć. Zasoby naturalne. Aha, tutaj mam jeszcze rolnictwo, ale mamy też tutaj rolnictwo.
Wpadłem na genialny pomysł. Znaczy, to wy żeście wpadli na genialny pomysł, a ja go chciałbym zrealizować. Co jest znowu z tym prądem? No halo, aha, oczywiście brakuje prądów. Ty, ale gdzieś ja przecież... O właśnie, zostawiłem sobie jeszcze Teslę. Ja wiem, że kosztuje dużo, ale daje tyle energii, że wyrąbane! No dobra, no widzicie, teraz problem z gównem. Jednak nie wystarcza, kurde, a jasny gwintol. Aha, no tak, nie wystarcza, bo przecież tu prądów brak. Fucking dirt. Dobra, postawię, ile ta olejowa mi będzie kosztować? 2000, no łopanie. A ile mi da? 120 watów. Megawatów. 120, no byłoby to. Bo tam mi produkuje teraz ile? Bo to ja wiem, że to jest zmienne. No teraz 32 MW to tyle jest. Tyle to nic. Wiecie co, dobra, zrobimy małą rewolucję. Dam sobie na chwilę teraz pauzę, zrobimy tutaj rewolucję. Pierdzielę tą wodną. Ta wodna jest gówno warta. Płyń, rzeko. Spokojnie, mojej rzesza tu żadnego nie ma. Płyń! Dobra, mam nadzieję, że to się zaraz unormuje. Ścieki, 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 ścieki. No bo na razie... Aha, dobra. Prądy. No nie jest, postawię na rytał olejową, pierdzielę. No bo co zrobię? No nic nie zrobię. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tu ją na razie walnę. Dobra. Problem ze ściekami zaraz powinien się rozwiązać. Aczkolwiek nie do końca. ...320. Dobra. Postawię jeszcze jedną tutaj na chwilę po prostu. Później ją i tak zniwelujemy. Dobra, prądy pójdą. Okej, niech zatem gówno płynie. Dobra. Okej, wymyślę, że zaczniecie powoli, no... Ja trochę widzę, poumierało. No ale cóż. Bywa i tak. Dobra, tutaj już ta powoli woda przejdzie. Tutaj, kurde, patrzcie, co tu narobiło. Masakra, to jest dramat jakiś. Bardzo, bardzo powoli zalewa. W ogóle, czy ja mogę kupić sobie już jakieś... Nie mogę. A kiedy będę mógł? Za... 4000 ludzi. Znaczy 5000 ludzi. Krematorium będę mógł otworzyć. Nice. Dobrze, okej. Okay. Tak myślę, co, gdzie by tą autostradę wypuścić? Tu znowu chorują. No bo słyszycie, wy żeście tutaj pewnie podmokli tym gównem. A. Dobra, no. Mogę wam tutaj obniżyć podatki, jak chcecie. A, zresztą może... O kurde, nawet tutaj chorują. No tutaj też umierają. Spoko, słuchajcie, na razie musicie się tutaj jakoś wyżyć. Czarnobyl i te sprawy. O panie, ale ich tutaj nas zdychało, jak muchów. Ty, ale tutaj coś faktycznie chyba nie tak jest ten mój transport do zmarłych, nie? No ale jako tako tu jest
Już kurka, to jest dwa cmentarze, no ileż to jest tu przejechać przez tą drogę? No bez przesady, no hello. Mogę ewentualnie im tutaj zrobić, żeby im usprawdzić ten ruch. Mogę im ulepszyć tą drogę. Proszę was bardzo. Dobra, no może to im troszeczkę usprawni. W ogóle jak to jest z ruchem? Tutaj trzeba coś zrobić. Tutaj mówiłem o tym rondzie, nie? I to była koncepcja na rondu, słuchajcie. Dobra. Zatem tak to zrobimy, bo tu jest widać gniot. Gniot gniotełem. No sobie swędź. Dam sobie na chwilę pauzę, żeby tutaj ich nie korciło. Dobra. Tutaj też muszę ich na chwilę... Was sorry, ale muszę... usunąć. Dobra, nie wiem czy ogólnie tutaj się zmieszczę w takim tym rądkiem. Ale plan jest, słuchajcie, plan jest. Też mamy elektrownię, nie? No. Dobra, plan. Dobra. Jeszcze tak. A właśnie, może. Zbyt strome zbocze. A po cały tym nie wzbocze. Wiecie o co chodzi, nie? W sumie tutaj mogę jeszcze podjechać tą autostradą w sumie. Co najmniej dotąd. No nie, może przesadziłem trochę. O. Będzie tak? Może będzie. Zobaczmy. Podłączmy się teraz tu. I tu. Elegancja Francja. Dobra, i teraz od tego potrzebujemy rondo. O, dokładnie coś takiego, tylko że ja bym chciał to, żeby to było tu. Więc tutaj ciuteczkę sobie przesuniemy jeszcze. Będzie? Ale możemy zrobić jeszcze z tej strony. Dobra. Dobra. No szkury. No ja pierdyle, daktyle. No oponuj się, panie. Ja chcę to, żeby tak w miarę prosto tutaj było. Będzie tyle? O! Bęk, okej, pięknie. Ażem kurde walnął tutaj. O, voilà. To może wypuścić za to, dobra. To w sumie na razie mi jest niepotrzebne. To na chwilę out. I tutaj znowu się podłączymy tym. Pyk. Perfecto mundo.
No i jedziemy. Tak. Jedziemy. Tak. Tylko, że tu odwracamy, wiadomo. Wiesz, o co chodzi. Tu jadę w tą, nie? Dobra. Okej. Tak bym to widział. Tylko mogę sobie ulepszyć to. O właśnie. Kurde, wiecie co? Czego to, że tu nie ma tego? Czegoś takiego na przykład, nie? Że tu jest dwupasmówka, nie? Bo ja bym to teraz ulepszył, no to mam jednokierunkową, nie? Ja bym to na przykład dwukierunkową, nie? Wiecie, o co chodzi? Coś takiego jak to, tylko że... Że wiecie. O, jednokierunkowa, dwukierunkowa. Z takimi pasami. No, no sobie, może by to było. O, z takimi pasami, nie? Fajne takie pasy. Wiesz, a, bo to ze ścieżką rowerową jest. Łopanie. Jak ja tu ścieżki rowerowej nie potrzebuję. Z taką latarnią chyba będzie najładniejsze, nie? Dobra. Voila. Jak nie może rozbudować drogi te... Aha, bo dobra, tu już coś takiego jest. Get mayonnaise. Dobra. No i zobaczmy, jak to się będzie sprawdzać. To sobie tutaj teraz mogę spokojnie zaaplikować. Znaczy najpierw mogę zaaplikować to, nie? Że tutaj się tego pozbywamy. To sobie może to być. Ten pas. I ten pas tu. Będę chciał zrobić. Wiecie. Nie myślę, że to macie. Dobra. Tu jest za blisko skrzyżowanie ewidentnie. Zaraz to poprawimy, bo tu będzie się blokować. Jest tu na pewno out i tu na pewno out. Czekajcie, to naprawię. To i tak kiepsko trochę to wychodzi. Ale zrobimy to w ten sposób. Tu. W ten sposób tu. O, dobra. Okej, okay, teraz tak. Wracając do tego tematu tych domów. Tutaj będę chciał bloki. Dobra. A tu będę chciał strefę handlu takiego. Dobra. Eleganczko. I tutaj też możemy zrobić. Dobra. No i fajnie, no i fajnie. Tu będą sobie jakieś bloczki. W sumie te bloczki bym pociągnął tutaj już przez całą tą ulicę. No, to jest dobra myśl. O, o. Przy ulicy, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra. Bloki. Bloki. No i bloki. Nice.
Dobra. Tu jest okidoki, tu też jest. No i w sumie patrz, to się nawet udróżniło, bym powiedział. Nawet. Tu zatem mogę wykorzystać jeszcze ten kawałek, tu mogę wykorzystać ten kawałek. Dobra. To możemy zrobić w sumie tą strefę grubego handlu. Okej, okay, tutaj niech sobie krówki ćwierkają. Tutaj jest takie niszowe, dość niszowe to osiedle, więc. No. Mhm. No powiem wam, że na razie to się chyba sprawdza. Tutaj widzę też, jest całkiem spoko. Tu bym jeszcze, wiecie co, właśnie wyłączył, po to dodałem, żeby wyłączyć te światła, bo to się tutaj kompletnie nie nadaje. Tu mamy piękny, ładny zjazd, który się sprawdza, tu również, więc jest elegancko. Tu bym wyłączył światła. I tu też koniecznie. I tu. Dobra. No i ogólnie jak ruch? No ruch jest, ale jest chyba znacznie lepiej. O, panie, patrzcie co tu się dzieje. Łożesz ty w pytę, jeża. Ale przyuważcie teraz, wszystko chce jechać tędy, nie? A nic nie wykorzystuje tędy tego zjazdu, żeby sobie tutaj zjechać i pojechać tutaj na to rondo. Więc ja tutaj zrobię teraz mały dzing. Nie ma takiego jeżdżenia. Dobra, to żeby poprawili. A jeszcze cwaniaki tutaj do zawracania macie. A nie, tak to nie będzie. O, pogubili się. O, masakra. No, i nagle patrzcie, zaczynają tędy sobie już korzystać ze zjazdu. I bardzo dobrze, i właśnie o to chodziło. Widzicie, jak te samochody bzią. Dzięki czemu rozładujemy troszeczkę ruchu tutaj, bo pojadą tutaj na rondo. I właśnie o to chodziło. Te kapelie zaczynają się tworzyć tutaj korki. Ale spokojnie, jakoś to będziemy ogarniać. Ach. No i skrzyżowanie tutaj zaczęło żyć, to był błąd tutaj. Tu też mają zjazd elegancki, tu też jest git majonez. Dobrze, okej. Drodzy, kończymy. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz w górę, subnijcie kanał, co być też na bieżąco i nie przegapić kolejnego odcinka City Skylines oraz innych odcinków, które będą na moim kanale. I cóż, dzięki za uwagę, do zobaczenia za dni kilka. Trzymajcie się, na razie, pa pa.